Radek, przedostatni weekend wyścigowy w górach. Tak, tak. No szybko ten czas bardzo mija. Tak naprawdę został nam tylko Sienna i Korczyna. I ten sezon bardzo, bardzo szybciutko, długo się na niego czeka, on potem bardzo szybko leci. Powiedz mi, teraz Sienna, skupiamy się na niej, po dwóch podjazdach treningowych. Jakie wyniki? A wyniki takie jeszcze, że tak powiem, mam trochę do ugrania i na pewno jest jeszcze, znaczy wiem o tym, że jeszcze mam sporo rezerwy i tak sobie te dwa treningowe jechałem spokojnie. Teraz na pewno przyspieszymy, mam takie jeszcze miejsca, gdzie na pewno da się pojechać dużo szybciej. Na pewno będziesz chciał pojechać szybko, bo w zasięgu tytułu. Tak, no nie ukrywam, że tu już nie ma teraz przelewek, musimy walczyć o wszystko. Jest w zasięgu tytułu bardzo blisko, ale trzeba pojechać na pewno bardzo dobrze tutaj i w Korczynie. Na tym się teraz skupiam. Powiedz mi, walka w klasie jest cały czas bardzo zacięta. Wrócił. Tak, bardzo dobrze. Ja się cieszę, że Piotrek wrócił, bo to i fajny człowiek i dobry kierowca. Także jeżeli jest, to na pewno jest ciekawie i przyjemnie. Także fajnie, no wszyscy walczymy. O to chodzi w tej klasie. Klasa jest super. Bardzo się cieszę, że tak się to wszystko poukładało. Także jest z kim powalczyć, a przy okazji się bardzo lubimy. Także rewelacyjnie.
I teraz grupa.